ale ciężko tak kręci, nie? No to siemanko, witamy się z wami, o Jezus Maria, pani Gale V4S odpalone, a ja na pierwszy strzał jadę na Ducati Monster 797. Tak, na rozgrzewkę, nikt na razie nie potrafi sprzętu odpalić, chociaż mi się udało. Tutaj pstryczki. Mapy jakieś, coś, ten TGS chyba nie, tutaj nie ma. Ale jest cichutki, ja się kręcę, nawet nie czuję, że jadę. Kurde, ale ten luz na tym gazie to taki średni jest. No dobra, ekipa ruszyła, jadę na samym końcu, bo mamy chyba jeden z najsłabszych motocykli obecnie w stawce. Taki, wiecie, na początek, nie? Mały motorek, nie za mocny, nie wiem ile to ma koni, pewnie 70-90 coś w tych granicach. No, taka stawka już robi wrażenie. Kierunkowskazy przynajmniej dobrze działają, nie tak jak w Triumfie te mikroprzełączniki. Ale hamulce też całkiem niezłe. Co to jest tutaj? Też Brembo. Też Brembo, no to już wszystko jest jasne. Fajnie reaguje, szybko można go przekładać. No jest shift light. Że to jest fałeczka, że nie ma tego momentu, że zaczyna rwać do przodu, tylko tu po prostu ładnie liniowo ciągnie od dołu. Motocykl tak czuje fajnie, delikatnie wibruje, dosyć przyjemnie, pozytywne wibracje, jak to mówią, i mam nadzieję, że nie zacznie padać cholerka, bo to by zepsuło troszeczkę zabawę. Niestety, miejmy nadzieję, że to tylko takie przelotne opady i zaraz ta chmura, która znajduje się nad nami, gdzieś pójdzie w cholerę. Czyli mamy dzisiaj dosyć mocne sprzęty, żeby nie powiedzieć, że potwory. No ale niestety nie będzie można wykorzystać choćby ułamka potencjału tych motocykli, nawet żeby sprawdzić, jak to się zbiera, no to trochę będzie, kurczę, strach. Wyświetlacza biegów nie mamy, pokazuję tylko podstawowe informacje, bez żadnych fajerwerków i udziwnień. Jedynka? Tak, jedynka. No to przepraszam. Nie, jakoś niespecjalnie przypadł mi do gustu. Monster, mały monster. Także bardzo chętnie się zamienię. Nie mogę w ogóle tego luzu tutaj wyczuć. O, jest, dobra. Zmieniamy? Ja jadę tu.